Cześć, ja nazywam się Agata i witam Cię dzisiaj na naszej krótkiej, ekspresowej praktyce dla każdej mamy. Postaram się, żeby to było szybkie, przyjemne, żebyś w każdej wolnej, nawet malutkiej chwili krótkiej mogła się poruszać i poczuć po prostu lepiej. Nawet nie jest potrzebna Ci mata, jeżeli masz kawałek dywanu, bo na samej podłodze mogłoby być niewygodnie, to też wystarczy. Usiądź sobie wygodnie, możesz usiąść z nogami skrzyżowanymi, jak Ci wygodnie tak naprawdę. Postaraj się zadbać o to, żeby wydłużyć kręgosłup. Czyli jeżeli Twoje kolana w tej pozycji byłyby uniesione wysoko, musiałabyś zaokrąglać plecy, to najlepiej po prostu usiądź sobie wyżej, na jakiejś twardszej poduszce, czy kilku kocach, czy ręcznikach. Usiądź, połóż dłonie na kolanach, czy na udach. Zroluj sobie barki kilka razy do tyłu, góra, do tyłu. Możesz spróbować połączyć ten ruch z oddechem. Kiedy opuszczasz barki, rób wydech. Kiedy podnosisz je do góry, rób wdech. I w drugą stronę. I powolutku się zatrzymaj, rozluźnij barki. Postaraj się wydłużyć kręgosłup, wyciągnąć czubek głowy, ciągnie wysoko do sufitu, zamknij na chwilkę oczy. Weź sobie głęboki wdech nosem, unieś ręce wysoko do góry. Połącz dłonie i z wydechem opuść na wysokość serca. Dosłownie na 3 oddechy, postaraj się zatrzymać. Postaraj się skupić na oddechu. Usłysz swój oddech. Staraj się go pogłębić. W tym całym biegu pośpiechu możesz zapominać o głębokim oddechu. I teraz z kolejnym wdechem wyciągnij ręce wysoko do góry. Połóż sobie lewą dłoń wzdłuż ciała z boku, przechyl się na bok i wyciągnij, wydłuż prawy bok. Przyjemne rozciąganie. Po nieprzespanych nocach albo przespanych w dziwnych pozycjach. Wdech do góry i wydech druga strona. Postaraj się cofnąć lewy bark troszeczkę do tyłu, tak żeby nie przykrywał Twojego ciała, tak żebyś czuła, że ta klatka piersiowa jest otwarta, a bok się wydłuża. Wdech, wyciągnij się do góry. Z wydechem ugnij ręce w łokciach, opuść łokcie na wysokość barku. Weź sobie głęboki wdech, spróbuj cofnąć łokcie przed ramiona trochę do tyłu. Unieś brodę do góry, tak jakbyś chciała rozciągnąć gardło. I z wydechem przybliżamy przedramiona do siebie, zaokrąglamy plecy, broda do mostka. Poczuj przyjemne rozciąganie pomiędzy łopatkami. Wdech, otwórz klatkę piersiową. I wydech, zaokrąglamy. I wdech, otwieramy. I wydech, zaokrąglamy. Z wdechem wróć sobie do centrum, wyciągnij ręce do góry. Z wydechem prawa dłoń na lewe kolano, lewa dłoń do tyłu. Wydłuż kręgosłup, wyciągnij się do góry. Weź sobie głęboki wdech i na wydechu odpychając się dłonią, skręcamy tułów. Spójrz sobie delikatnie za siebie, rozluźnij lewy bark. Poczuj ten skręt w swoich plecach, w swoim brzuchu. Weź głęboki oddech do brzucha. Wciąż takie intensywne skręty nie były dla nas wskazane, ale teraz bardzo przyjemnie pozwalają rozciągnąć, rozluźnić napięcia, które gromadzą się w ciele. Też poprzez przyjmowanie często średnio prawidłowej postawy, trzymając dzidziusia. I teraz powoli podnieś lewą rękę do góry, odwróć się z powrotem do przodu i przechyl się. Prawy bark zbliża się do prawego kolana. I jeszcze raz wyciągamy bok. Weź głęboki wdech. Długi wydech. Powoli podnieś się do góry. Połóż sobie lewą rękę skrzyżowaną z prawą. Bierzemy głęboki wdech. Wyciągamy kręgosłup i na wydechu zaokrąglamy plecy. Poczuj ten oddech między łopatkami. Znowu przyjemnie. Możesz się tam poruszać troszeczkę na boki. I powolutku z wdechem wracamy do centrum. Wyciągnij ręce do góry.
I na wydechu skręt w drugą stronę. Lewa dłoń na prawe, kolano prawa do tyłu, wydłuż kręgosłup z wdechem i na wydechu odpychając się od kolana czy uda skręcamy się w prawą stronę. Jeszcze jeden głęboki oddech do brzucha. I teraz powoli podnieś prawą rękę do góry i przechyl się barkiem w stronę kolana, wyciągnij bok. Jeszcze jeden oddech. I powoli wracamy do góry i krzyżujemy. Z wdechem wyciągnij się i na wydechu zaokrąglamy plecy. Broda idzie do mostka, poczuj pomiędzy łopatkami. Pięknie, z kolejnym wdechem wróć do centrum, wyciągnij ręce do góry. Połącz dłonie i z wydechem opuść na wysokość serca. Zamknij na chwilkę oczy. Wróć do oddechu. Poczuj, że ta chwilka, dosłownie kilka ruchów, pomaga Ci zachować zdrowie, pomaga Ci poczuć się lepiej, rozluźnić troszeczkę napięcia. Możesz je wykonać w każdym tak naprawdę momencie, kiedy sobie na to pozwolisz. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia w kolejnym ekspresowym filmie dla mam. Dziękuję bardzo.